Kochani kubrikomaniacy, w dzisiejszym odcinku zajrzymy do środeczka tych skrzyneczek i zobaczymy, nie tylko milion pomysłów na minutę, ale zobaczymy milion pierwszy pomysł na minutę, milion drugi pomysł na minutę oraz milion trzeci pomysł na minutę. Naprawdę użyteczne, fajne pomysły. Zaczynamy! Do tyłu idziemy, do tyłu, tak jest, owieczki do tyłu. Moje, do tyłu. Ja wam tutaj będę podawał, albo wy se sami podajcie. Chciałem być potrzebny do czegoś. Dobra. Rozpinamy. Jest ktoś, kto musi ocenić jeszcze, także. Ocenić, tak. Zaczynamy tak. Blat no to mamy? Pokazywaliśmy. Blat mamy. Możemy rzucić z góry, jak to jest ładnie zrobione. Dobra. Blacik. Chodź, chodź do środka. Pierwsza dwusetka. Tak jest. Dwusetka, ale to poczekajcie, zanim to pokażemy, to trochę ciężkie jest to. To tak, tu mamy rzeczy ciekawe, tak? Tak. Tu jest co? Tu jest zasilanie jakieś, tu jest tak? Zasilanie. Tak, tu jest zasilanie zewnętrzne. To jest ten przewód taki kamperowy? To jest tak, to jest kamperowy przewód, 16-amperowy. Tylko nie zwykła wtyczka domowa, tylko już ta zaawansowana, hermetyczna. Dobra, i tu mamy jeszcze, popatrzcie, tu są wyjścia, tu są trzy gniazda. Też takie kamperowe? Nie, to standardowe gniazda tablicowe, tylko że koloru czarnego. Tak jest, okay. Bo nie chcieliśmy, żeby się rzucało z daleka w oczy. Okej, okay, a powiedzcie, czy to jest hermetyczne? Tak, tak. To jest hermetyczne. To ma ale wszystko jeszcze uszczelki. Mamy tutaj ukryte właśnie ze względu na to, że jest czarne. A, jest jeszcze jedno. Jeszcze jest jedno. Z jedno z przodu. Czyli tak, mamy jedno wejście i trzy wyjścia. Czyli teraz skrzynka jest taką. A w ogóle pięć. A w ogóle pięć. Ale to zaraz się dowiemy. Okej, okay, dobra. Czekaj, Piotrek, nie zabieraj. Nie zabieraj im show, chłopie. Jacek, dawajcie. Pokażcie, no. Otwierajcie. Zaglądamy, oczywiście tak jak mówiliśmy, klapa jest przełożona z innej skrzynki. I w środku mamy przewód właśnie do naszego zasilania, którego długość możemy sobie regulować w zależności od tego, jak potrzebujemy. A jeśli potrzebujemy go, nie wiem, około 30 metrów, to wtedy wejdzie nam na pewno. Natomiast w środku mamy jeszcze jedno gniazdo. I jest to gniazdo, które jednocześnie jest wewnętrznym zasilaniem na osobnym bezpieczniku, bo taki mamy układ. To jest twoja skrzynka, tak jest. Więc generalnie nie pamiętam, które są układ od czego. Jest tak, że jeden bezpiecznik dwa gniazda, drugi bezpiecznik kolejne dwa gniazda, trzeci bezpiecznik tylko środek. Tak jest. Z tym, że w środku to gniazdo, które jest zastosowane, ma dwa wyjścia USB, w związku z czym możemy ładować dalmierze, telefony komórkowe, wszystkie inne, tablety, w środku, nie tablety. I to jest wtedy zamknięte hermetycznie, tak, nie? Zamykamy. Tak, taki był właśnie pomysł, nie? Że w związku z tym, że mamy to nasze IP66, zamykamy i nie martwimy się o to, że nasz nowy telefon za kupę pieniędzy... Ja sobie podłączę to. Tak jest. Proszę bardzo. Właśnie, bo to też jest coś, o czym warto wspomnieć, żeby się nam to wszystko zmieściło, to gniazdo. No ale dobra, Piotrek, no podłączaj do prądu. Mamy gdzieś tu gniazdka, czy co? Mamy tu. Panowie, działa to, czy tylko no, te oczywiście, lipa? Że działa. Oczywiście, że działa. No oczywiście, oczywiście, zaraz oczywiście. Zobaczymy. Co? Dawaj, tam piłę mamy jakąś, czy co? Znaczy tak, od razu pierwszą rzeczą, która od razu pierwszą rzeczą, wspomnieć. To nie tak zupełnie działa. No, nie. Tak, nie musimy sprawdzać. Mamy kontrolkę o, w środku. Okej. Okay. Chodzi o to, że jak ci zabraknie prądu w narzędziu na budowie, to żebyś wiedział, czy masz szukać u siebie, czy masz szukać gdzieś dalej. Super, tak, tak. Super. I to właśnie był taki zamiast próbóweczką ganiać, to mamy, otwieramy i wiemy, tak? Tak, wiemy to... że to jest gdzieś dalej. Dobra. I teraz popatrzmy. Podpinamy. I teraz, jak to się wyłącza? Działa. To musi działać. Musi działać. No, nie ma lipy, nie ma lipy. Nie ma, chociaż u informatyków się mówi, dziwne u mnie działa, tak? Coś zepsuje. Więc tak to sobie wymyśliliśmy. Ta skrzynka jest zostawiona, jest zastosowana taka duża ze względu na to, że no jest tutaj sporo przewodów i sporo innych historii. Druga wersja, którą mam ja, jest już rozwiązana bez bezpieczników. Stwierdziłem, że nie potrzebuję dodatkowych zabezpieczeń. Mateusz wolał mieć zabezpieczenia, ja stwierdziłem, że wolę bez. No młody jest, to jeszcze się nie nauczył bez zabezpieczeń. Dokładnie. Natomiast w związku z tym ja mieszczę się... W wersji skrzynki dla Jacka mieścimy się w
tu, gdzie są dwa kubełki, mamy dwie obudowy hermetyczne tutaj dopasowane na wymiar wielkości kubełków, więc zamykamy się na równo za przegrodą, reszta skrzynki zostaje pusta. W związku z tym mamy po prostu wewnątrz więcej przestrzeni. Więcej miejsca, jeżeli nie ma zabezpieczeń tymi bezpiecznikami, tak? Tak jest. Okay. Natomiast... A powiedzcie, jeszcze mnie interesuje, tutaj mamy napięcie w tych USB. To jest 5V, 1A. Czyli tu jest jakaś... tam jest zasilacz w środku. Kupujemy gotowe gniazdo, to jest... Z zasilaczem. Tak, z zasilaczem. Wszystko jest gotowe, to jest komponent gotowy do budowania. Tylko trzeba uważać, bo my jakby w związku z tym, że to są profesjonalne skrzynie, więc zastosowaliśmy profesjonalne akcesoria. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę marki, ale generalnie używamy zabezpieczeń i całego sprzętu marki Legrand. Niestety Legrand te gniazdka ścienne ma tylko z USB-C. Co było dla nas ograniczeniem, bo jak wiadomo, niektóre dalmierze mają na przykład stare typy USB, więc musieliśmy zastosować akcesoria innej firmy. I teraz panowie, ważna rzecz, bo chcemy, żeby nasi widzowie mieli jakąś korzyść, taką szybciutko sobie przeanalizowali, czy mówimy po prostu science fiction, czy naprawdę serio. Powiedzcie, ile to kosztuje taka skrzynka? Załóżmy, że skrzynka kosztuje, nie wiem, 120-130 zł. Mniej więcej. Ta przeróbka, cztery gniazda, gniazdo zasilające, przewód, zabezpieczenia, to gniazdo w okolicach 400 zł. Czyli 550 zł mamy w całości skrzynkę, która ma cztery gniazda, czyli jest rozdzielnicą, tak? A jednocześnie ma przejście na USB. Tak jest, natomiast wiadomo, że no my mówimy o kosztach zakupowych. Większość osób, które robi remonty, część z tych rzeczy na pewno ma już po prostu u siebie i może je wykorzystać. Może wykorzystać mniejsze rozdzielnice, inne rozdzielnice, mogą mieć niebieskie gniazdka tablicowe na przykład u siebie, więc no to też troszeczkę liczy się inaczej. Ale mówimy o rządzie wielkości, tak, żebyśmy po prostu złapali jakby poziom, czyli mówimy, że taka skrzynka o tych funkcjach, możecie sobie ją zrobić za około 500 zł, tak? Czyli za 500 zł macie po prostu systemowy taki rozdzielnik, możecie sobie włożyć cokolwiek i zamknąć, tak? Bo pamiętajcie, że skrzynka ma miejsce na kłódkę, więc jeżeli to zamkniecie, to, no to nikt tam wam po prostu po cichu niczego nie podwędzi, tak? No i jest przede wszystkim szczelne tą naszą, czym się chwalimy, wyjątkową pyło i wodoszczelnością. Nie? No i to, o czym rozmawialiśmy jeszcze na OFF-ie, czyli można zrobić w ten sposób. My akurat przyłożyliśmy klapę z innej skrzynki ze względu na montaże, które tutaj mamy. Natomiast myśleliśmy jeszcze o tym, żeby w przezroczach po prostu zastosować pod przezroczami ładowarki bezprzewodowe i móc ładować bezprzewodowe urządzenia. Coraz więcej telefonów budowlanych i nie tylko ma to rozwiązanie, więc też robiąc coś, masz telefon zabezpieczony. I tutaj, poczekaj, to ja przyniosę profika, bo to jest bardzo fajne. Bo wiecie co, panowie? To jakby pokazuje, Piotruś, pamiętasz, nagrywaliśmy o tych pokrywach, nie? Tak. Słuchajcie, wszystkie firmy na świecie, DeWalt, Milwaukee, Keter, duże korporacje mają jedną pokrywę, nie? A tutaj zobaczcie, prosty zabieg z przeźroczem i możemy sobie zrobić tutaj, Jacek... Ładowarkę bezprzewodową, albo zastosować od spodu, żeby jej nie było widać, albo zastosować ją... Czyli ona ma taką możliwość, że na dość dużą grubość, tak? Złapie? Tak, nawet zaawansowane ładowarki przez grubość blatu biurka przechodzą. Aha, czyli bez sensu, czyli no to w ogóle super, tak? Czyli mamy ładowarkę, którą przykręcamy, czekajcie, czyli ją przykręcimy tutaj pod płytą, tak? Odkręcamy płytę, możemy sobie te żeberka wyciąć w taki sposób, żeby zamontować tam przykręcić tą ładowarkę bezprzewodową i mamy czary-mary, tak? Wkładamy telefon. Czekajcie. Mamy telefon. I co? I sobie kładziemy, jest pstryk, ładuje się, tak? Tak jest. I teraz słuchajcie, jeszcze jeden temat fajny, bo na przykład rozwiązanie takie stricte przyjemne i oczywiste, czyli na przykład słuchanie jakiejś muzyczki, no nie? Dokładnie. Bierzemy sobie na przykład jakiś głośniczek, tak? Jakikolwiek. I słuchamy. Do tego tematu myślę jeszcze wrócimy, bo to jest jedna z rzeczy, nad którymi też pracujemy. Która już jest w fazie rozwoju. Ja tak gdzieś, słuchajcie, widziałem gościa, który sobie tu te halogeniki zamontował. Tak, też pracujemy nad lampami, ale my mamy na to troszeczkę inny pomysł. Ale też, słuchajcie, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy właśnie te pokrywy, tak? Tak. Ja ciągle do tego Milwaukee, ale Milwaukee ma ten system zamykania i oni tam już nic nie zrobią, tak? Nic. Oni muszą po prostu takie wielkie radio i się cieszą, że sobie coś tam wkładają, ale to kosztuje, kurczę, nie wiem ile. Ale... Piotrze, czy możemy prosić o zasilanie? Bo będzie nam potrzebne. To wystarczy, tak? Tak. Wystarczy. To tutaj? Tu, tak, bo będziemy wykorzystywać naszą listwę. Okej.
bo taki też jest zamysł, żeby te przewody nosić jak najkrótsze. To jest mój wynalazek, generalnie coś, co wiele osób może nie przekonywać, tak? Natomiast w dzisiejszych czasach rzeczywiście ozonowanie nie tylko ze względu na panującą pandemię, ale też ze względu na warunki panujące na budowie jest stosowane coraz częściej. Jednym z takich zabiegów fajnych marketingowych jest to, że ludzie ozonują pomieszczenia, które były remontowane, zanim wejdzie do nich klient, bo nie ma tych wszystkich nieprzyjemnych zapachów po remoncie. Ważna rzecz, o której należy wiedzieć, jeśli chodzi o ozonowanie, jeśli ozonujemy, to nie ma nikogo w pomieszczeniu, bo to zabija wszelkie życie. Wynosimy kwiaty, zwierzęta, wychodzimy. Po zakończeniu ozonowania, właśnie skąd taki wstęp, bo chodzi o budowę, która jest zastosowana w środku. Po zakończeniu ozonowania przez około 3 godziny nie powinien nikt wchodzić do pomieszczenia, żeby ozon się rozpadł. Ewentualnie można używać maski specjalnej, wejść, otworzyć okno, żeby się przewietrzyło. Czyli jak ozonujemy, to mamy świadomość tego, że wszystko co żywe musi z pomieszczenia zniknąć. Tak jest. Wtedy włączamy ten specyfik, tą skrzyneczkę, którą nam zaraz otworzysz i ona ozonuje, czyli zabija wszystko. Grzyba, pleśnie. Koronawirusa, pleśnie, wszystkie brzydkie zapachy, czyli na przykład w starych samochodach też to można stosować, nie? Te wszystkie układy klimatyzacji, które są zagrzybione, na przykład bardzo lubię stare Mercedesy i często właśnie jak kupujemy starsze auto, to ono ma taki swój stary zapach, bo na pewno najczęściej gdzieś stało. Nie? Ale to już nie tą dawką, która jest tutaj. To jest zastosowana duża dawka tego... Typowo pod mieszkania. Typowo skonstruowane jest to pod mieszkania. Jaka jest różnica zewnętrzna w budowie tej skrzynki w porównaniu ze skrzynkami, które są normalnie? To jest to, że zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy tak zwanego grilla oraz filtr, tak? Okej. Na wentylatory. Czyli jednym wlata, drugim wylata. Tak jest. Tak jest. Przez to urządzenie. Oraz... Wlata. Czyli słuchajcie, ale jeszcze jedna rzecz, zanim to otworzymy. Fajna systemowa rzecz, bo zobaczcie, my cały czas podkreślamy właśnie tą systemowość, tak? Czyli coś, co mamy, prawda? No bo słuchaj, to jest normalny klocek, tak? Jakiś klocek Lego do naszego... Do systemu. Do systemu, tak? Czyli to sobie masz w regałach, wisi gdzieś tam albo leży, potrzebujesz, tak? Po prostu bierzesz to i idziesz, tak? Zapinasz kolejne pięterko w systemie, tak? Nie musisz myśleć też o tym. Nam też o to chodziło, żeby ograniczyć jak najbardziej ilość gratów, które musimy nosić ze sobą, żeby to wszystko było spięte w wieżyczkach, które zabieramy ze sobą. No i na kółkach jechało, nie? Że nie Dokładnie. Musimy tego targać, tylko jedziemy na kółkach. No i teraz o to właśnie w Kubriku chodzi, słuchajcie, żeby te elementy, które są stosunkowo niedrogie, posłużyły Wam właśnie dokładnie do takich rzeczy, tak? Jako opakowania do fajnych, ciekawych... Otwieramy, ja się nie mogę doczekać. Ale, bo tak, jeszcze tutaj mamy wyjście zasilania, Tak? Tak? Standardowy przewód komputerowy. Dokładnie, z klapką na dodatek, żeby się... Nie mogło zabraknąć akcentów komputerowych. No, informatyk, automatyk, nie mogło być inaczej. Dokładnie. No i co? Otwieramy, zaglądamy do środka. W środku sytuacja wygląda w ten sposób, że podstawą, sercem urządzenia jest generator ozonów 20 gramów na godzinę, czyli już taki dosyć spory, oraz dwa wentylatory 230, które jakby nie wymagają zastosowywania dodatkowych zasilaczy i innych historii, tylko są zasilane tak samo jak ozonator, więc nie ma żadnych dodatkowych przejść. Też komputerowe pewnie. Nie, bo są na napięcie sieciowe. Tak, nie na napięcie... 230, a w komputerach używamy 12-woltowych wentylatorów. Moglibyśmy zastosować komputerowe oczywiście, jeśli planujemy budowę i ten, tylko musimy wrzucić zasilacz. Ale tu nie ma sensu, tak nie jest. Tak głupio gadam. Natomiast tak, tu w środku mamy przewód komputerowy oczywiście, żeby nie latać dodatkowo z żadnym tym, 15-metrowy, tak? Czyli mamy jeden standardowy tutaj. Tak. Czyli jeśli mamy po prostu jedną rozdzielnicę na mieszkanie, które robimy... A teraz panowie, czekaj Jacek, bo od razu sobie myślę, zobaczcie. Mamy ten element jako jeden z wielu na tym, co żeście przyjechali do studia, tak? W poprzednim odcinku pokazaliście, że mieliście system, który się składał z iluś elementów, tam przymocowane te wszystkie historie po bokach, nie? I załóżmy, że mamy jeden z takich elementów, prawda? I na przykład przyjeżdżacie z czymś takim, tak? Zakładacie sobie czasówkę, tak? Podłączacie tą skrzynkę elektryczną, którą pokazaliście przed chwilą, do prądu. Z tej skrzynki wchodzicie na to, tak? Tak, stąd drugi przewód, nie? Krótszy Dobra. Albo długi. I teraz możemy sobie założyć czasówkę, prawda? No czyli tak jest tu zrobione. Idąc do przodu czasówka już jest założona. Myślimy podobnie, to już bardzo dobrze, słuchajcie. Klucz tego całego urządzenia jest sterowanie, tak? Sterowanie zostało rozwiązane po prostu w ten sposób, że mamy dwie możliwości wejścia zasilania. Czyli podłączymy się może do zasilania najpierw, żeby pokazać o co chodzi w ogóle.
Mamy zasilanie czasowe, odpalamy sobie bezpiecznik, zapala nam się kontrolka, stąd wiemy, że działa. Bo to jest na to, tak? Tak, albo tego zasilane jest z tego nie bezpiecznika, nie włączamy, bo byśmy musieli wyjść, albo znaczy, nie na chwileczkę odpalimy, ale to tak dosłownie na kilka sekund, żeby w ogóle pokazać, jak to działa. Programujemy sobie czas i idziemy na obiad, tak? Albo kończymy robotę, programujemy sobie, że ma się wyłączyć za pół godziny, rano wchodzimy, ozon już się rozpadł, możemy pracować dalej. No to o to mi właśnie chodziło, że ty mówiłeś, tak, te trzy godziny musi być, tak, na rozpadnięcie, czyli na przykład wieczorem, powiedzmy, nie wiem, o piątej wyłącza się, tak? Przychodzimy o dziewiątej, już jest czyste pomieszczenie z grzyba, z bakterii, z wszystkiego dziadostwa, tak, ale również z tego ozonu, czyli wchodzimy do czystego, sterylnego pomieszczenia. Tak, dokładnie. Drugie sterowanie jest rozwiązane już troszeczkę bardziej, jest wybajeżone, powiedzmy, czyli odpalamy drugi bezpiecznik i tu mamy takie urządzenie, które się nazywa Sonoff i ono, jeśli mamy dostęp do internetu, uruchamiamy je przez internet. No widzisz, są też takie, słuchaj, smart plugi, nie? Że tak, no masz to jest na takiej samej zasadzie. I robisz to zdalnie. Smart plugi. Czasami jest tak, że potrzebujemy na przykład zaozonować pomieszczenie kilkakrotnie. Smart plug. Czyli musi się ten ozon rozpaść i za 3 godziny powinno się znowu włączyć, na przykład na pół godziny czy na 20 minut. A ty jesteś, wiesz, na rybach i sobie tam z nadwędeczki sobie to sterujesz. Dokładnie, albo dokładnie programujesz w aplikacji i to się już wykonuje wtedy tak, samo bez udziału człowieka. Albo wiesz. Mogę prosić na chwilę, bo tutaj będzie widać, na chwileczkę sobie odpalimy, bo zaraz poczujecie ten zapach. Jak w ogóle działa ten ozonator? No już myślę, wystarczy, żeby się nam ten, żeby nas głowa nie rozbolała. No Jezu, rzeczywiście. No niestety zapach nie jest przyjemny. Tak, nie? Ale co, zamykamy po prostu naszą skrzynkę, ona jest hermetyczna. Ja sobie zawsze ustawiam na drabinie i zostawiam. I czyli czekaj, czyli na przykład, jeżeli by była jakaś, nie wiem, impreza i chcielibyśmy na przykład, nie wiemy, tak, przyszli ludzie z różnych kręgów, chcemy, żebyśmy byli pewni, że nie ma żadnych zarazków, to jak włączamy to. Włączamy, tak? Tylko trzeba pamiętać, tak jak mówiłem, że nie może być żadnego życia, bo zabija rośliny, wszystko inne. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzeba zabezpieczyć też precyzyjną elektronikę. Czyli jakieś telewizory, tego typu rzeczy, najlepiej jest przykryć po prostu folią. No i to jakby myślę, że jeśli chodzi o temat ozonatora, no to tak to. No tego, słuchajcie, jeszcze nie było. Ozonator w Kubrick systemie to naprawdę bardzo duża wartość dodana. Czyli podsumujmy, mamy jeszcze coś, Jacek? Jeszcze mamy jedną rzecz. Ale ten, a powiedz, a ile to kosztuje? Właśnie, tak jak żeśmy tutaj ocenili, że to można sobie samemu... Ze 400 to... Tak, to możemy zamówić bezpośrednio w polskiej dystrybucji. Tak jest. Wentylatory w sklepie, to wszystko kupiliśmy w hurtowni elektrycznej. Aha. Już z tym... Znaczy, no każdy z elementów osobno jakby sami to montowaliśmy, aha, tak? Natomiast generalnie koszt całości wynosi około 520 zł, więc myślę, że... Środek. Plus to... Plus cena skrzynki. Nie, to już liczę cenę skrzynki. Ze skrzynki. 500, czyli 500 tamto, 500 to. Dla porównania chciałem wam tylko powiedzieć, że generalnie zakupowo taki gotowy ozonator zamknięty w jakiejś brzydkiej metalowej obudowie i nie pasujący do niczego, to jest wydatek od 4500 w górę. Tak? Więc generalnie robienie samemu ma sens. Kochani, żebyście nam nie uciekali jeszcze sprzed telewizorków i telefonków. Ostatni temat mamy, odkurzacz, który zrobili panowie zupełnie... Dawajcie panowie, bo mi po prostu... Był ozonator, teraz będzie detonator. Detonator tutaj. Tu mamy odkurzacz, który został wykonany z tego, co mieliśmy w warsztacie i to jest prototyp, w którym już widzimy pierwsze zmiany. Tak. Ale pokażcie, co jest, zanim wiecie. Zewnętrzne? Raz pokazać? To jak 10 razy wytłumaczyć. Tak jest. Milion z zewnątrz trzy elementy, które tylko się zmieniły, czyli gniazdo jak w ozonatorze. Aha. Komputerowe. Komputerowe. Tak jest. Wyłącznik maszynowy tym razem, nie komputerowy. Tak. Ja mam taki, wiesz, gdzie wyłącznik. Gdzie? Wszędzie. I zaślepeczka. Do zbiornika. No i jedna z rzeczy, z której jakby nie do końca jesteśmy dumni, jeszcze nie do końca mamy pomysł, jak to ogarnąć, to jest filtr, który na chwilę obecną nie ma zasłony, tak? Czyli wypadałoby, żeby się znalazło coś takiego, jak na przykład tutaj w wentylatorze, żeby nie było widać tak białej kratownicy. To co, zaglądamy do środka? Środek.
Dobra, teraz kamerki z góry nam pokazują, że jest to zupełnie oddzielny temat, tak? Włożony do skrzyni 350, ale mówiłeś mi, Jacek, że gdybyś dzisiaj to robił... To byłaby 450. Wyższa. Wyższa. Żeby było więcej miejsca na... Zrobilibyśmy tak, że to zostałoby w prawdopodobnie niezmienionej konfiguracji. Na to płyta, wysokość, którą dostajemy, bez problemu pakujemy jedną rurę, drugą, końcówki, adaptery. Bo w tej chwili wozimy to w 200. Aha, dobra, od razu ile cena tego? Znaczy tak, to jest stary odkurzacz, który został przez nas wykorzystany, używany włącznik. Jedyne, za co wydaliśmy pieniądze, to jest tak na dobrą sprawę. To naprawdę nie jest, bo to jest używany filtr basenowy, do pomp basenowych. Jedyne co, to filtr wylotowy musieliśmy kupić. Zrobił mi zmysłowic, że właśnie... Jakiś basen stanął, bo filtr buchnął. Czyli generalnie wszystko z demobilu, tak? Tak jest, To co było, to robiliśmy. No i to jest właśnie idea, słuchajcie, tak? Mamy coś, skrzynkę za 150, to sobie tam pozbieramy, mamy odkurzacz, też systemowy, tak? Tak, tak jest. Włączamy, właśnie zobaczymy, czy to działa. Działa, no. Musi działać, ja wiem, czy to działa. Ale ja nie wiem, czy my będziemy wam chcieli zrobić tutaj bałagan, bo oczywiście jesteśmy przygotowani. Tu. Jak te, słuchaj. Dobra, i teraz tak. Najważniejsze, zamykamy. Skrzynka jest szczelna, nie ma problemu, mamy szczelną komorę ssania. I tutaj właśnie to IP66 działa. Uwaga. Słuchajcie, poczekaj. Tu mi nasyp. Paproszków. Dobra. Cip. Uwaga! 3, 2, 1, start! Tak, Piotrek. Jeszcze dosyp. Dawaj. Patrzcie, tylko grube takie, patrzcie, ale super, popatrzcie, zero tematu. Nawet z wykładziny. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, podsumujmy, rozdzielnica elektryczna, do której podłączony jest ten odkurzacz, ozonator, który zabija nam grzyby, pleśnie, koronawirusa, jeżeli jest. Oczywiście pod pewnymi warunkami i mamy odkurzacz, który został zrobiony z demobilu. Z demobilu za darmo, słuchajcie, zupełnie za darmo, nie ma w ogóle żadnej kasy. Każdy ma jakiś zepsuty odkurzacz, można go zwyczajnie rozkręcić, z trzech odkurzaczy zrobić jeden, skrzynka 350 lub 450 i mamy systemowy odkurzacz, który, Piotrek, zapraszamy na następny odcinek.